poszliśmy. Gdzieś gdzie dużo jedzenia. Postać Gepi mi się strasznie podoba. Strasznie ładna. No, fajnie wygląda. Fajnie, że jest tyle modyfikacji w ogóle. Ja proponuję zrobić tutaj na stepach. Mi strasznie laguje postać, nie mogę. Po prostu mnie przerzuca z jednej strony mapy na drugą. Ścinki. Jezu. Masakra, nie mogę iść. Najbardziej lubię Neverwinter Nights 2. Jest to taki RPG, gra moje dzieciństwa. Strasznie mi się podoba fabularnie. Świetna. Słuchajcie, ja może tutaj stworzę bazę. Co wy na to? Na tym rozdrożu takich dróg. Wow. Znajdziecie to miejsce. Idę do ciebie, tylko nie wiem, czy dojdę. Z moimi lagami. Może trochę potrwać. Mamy bugi. Hej, Chris. Chris się pojawił, cześć! Ja rozgraju dróg. O, mam cię! Kurde, i przerzuciło mnie. Oj. Ale widać te moje lagi, czy nie? No, u ciebie tak, ale najbardziej Gepi mi tak. Chociaż nie, może to jej postać tak szybko biega. Jest nas szóstka na serwerze. Nie wiem, czy to dlatego, że więcej osób nie może bić, ale serwer jest do 20. W ogóle nawet nie patrzę, że jestem... Gepi, to prowadź. Idziemy. W górę. Tylko w górę w tą stronę, czy tamtą? Może stworzymy też ten... piękny parasol. A coś na przetrwanie. Potrzebuję 4 desek. Macie może deski? Ja mam drzewo. O, daj. Chcesz? Drzewo właśnie, drzewo. Ile potrzebujesz? 4. Dam ci 9. Tak, Laura, zróbcie live'a. Wow, przeleciało mi. Zróbmy live'a z kamerką. Ojeju. Ile ludzi na mnie pozwolą. Jagódki! Okej, to ja postawię tutaj, słuchajcie, tą maszynę na okno, że tu. Ktoś ma coś do budowy, także można. Ogień endotermiczny. Wow, co to jest w ogóle? Dziwne. Może coś z przetrwania się pojawiło. Mam kompas. Plecak. Chciałem sobie plecak. Chcesz plecak? No, jak możesz mi zrobić, to będę wdzięczna. To tak, gdzie ja go zdałem? Dobra, dam ci tam. Thank you! O, proszę. Spoko. Trzeci dzień, a ja jeszcze żyję, sukces. Że za jakieś tam mocy najbardziej chciałabyś się teleportować w różne miejsca świata. Że teleportować byś się mógł. No, to prawda. Najlepsze, najbardziej to ja bym chciał władać żywiołami. Zawsze, chciałbyś zawsze się takie marzenie. Bawić w Boga? Nie. Ale... przerażałoby cię to? Nie no, co miałam moc do żywiołów, tam władać nad wodą, wietrzem, wiatrem, ziemią. Suri latają za tobą jak za... po prostu dzień fail. Co? Właśnie troszeczkę nie wiem. No co jest tak? Latamy za Suri, bo to nasz Bóg. On nas utrzyma przy życiu. Albo pod koniec nabije nas na swoją włócznię, bo będzie miał nas dość. Kręci mi się w głowie! Do kogo wejść? Grey kusi mnie tam do niego wejść. Do bawołków? Jeść? Paula chce chyba jeść. Mam 8 tego. To postawiam tutaj, bo nie wiem, kim Paula grasz. Wow. Gro, nie laguj. Jedzonko. Dobra, mam jeszcze tylko to.
A dałem jedzenia ogólnie na więcej. Ja tutaj znajduję. Jest trochę tych marchewek, jagódek. Mhm. Czy nagramy serię z tego? Ten starpa znowu się pyta. Idziecie? Tak, chodźmy za Gepi, bo ona chyba gdzie ona poszła? W tą stronę mam nadzieję. Chyba w tą, bo tutaj idzie Grey. Wow, wow, wow. Mam nadzieję, że dobrze idę. Poszedłem tam, bo tamtą stronę jest moja góra. Ej, nie wiem, gdzie wszyscy poszli. Gdzie Gepi? Gdzie Gepi? Gdzie Gepi? Jezus! Jak mną rzuca! Widziałeś to? Klemcia z delirką. Wow. No ej, strasznie. Widziałeś? Patrz! Zaraz mnie przerzuci znowu na drugi koniec. Kurczę. Wow! 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 Stój! Ja nad nią nie panuję. Za mną. Dobra, gdzie Gepi? Gdzie Gepi? Tu jest, dobra. Koło mnie, gdzie jest? Gdzie jest Gepi? Gdzie jest Gepi? I ciężko jest tam patrzeć się zarówno na czat, co piszą ludzie, a co... Tak. No. Ci. Dlatego może ja wyjdę i będę czytała ci pytania, a ty będziesz mógł w spokoju pograć. Spokojnie grałem, także jest okej. Okay. Muszę trochę kwiatków poszukać. Zaraz was zgubię. Idziemy drogą tą do góry. O, są o. Świnki. Wow. W miarę. Tutaj w tą czy tą kamienną? Kamienną, okej. Okay. Wow! Jesus! Jest król świni, macie rację. To jemu trzeba iść na cmentarz i przynosić te rzeczy. Chyba, że ktoś tam ma, może dać. Widzę, że ja i Frostbite mamy duże problemy z poruszaniem się. Ojeju. Jestem zaklinowana, nie mogę się poruszać. Widzę, że u biedny też cały czas laguje. Hjelpa! Nie mogę się poruszać. Masakra. Okej, dobra, ja wskakuję na czata. Okej. Chyba was upuszczą, bo nie idzie grać. Będziesz czytała pytania. No. Jakie lagi. Ojej. Kurczę. No nie przewidziałem tego. Ogólnie jestem podpięty i tak do tego. Do internetów szkolnych. O, nie Marcel, sądziłem, cześć. Że będą. Czeko Lady, tak, jest, widziałam. Już się wylogowałam. Ojeju. Asia Lektor. Tak. Shandy pyta, co jedliśmy na obiad. Nie jadłem obiadu dzisiaj. Co ty? Jadłem. Chcesz zemdleć? Ja miałam zupkę pomidorową. O. Uwielbiam. O, pomidoróweczkę. Znaczy, mój obiad to był barze fast foodowym. Zaraz po szkole wróciliśmy. Widzę, że Emma pamięta mój tytuł odcinka, jak wrzucałam z Don't Starve'a. Łysiejąca piromanka i nawiedzona z delirką. Dokładnie. Nasz duet. Kurczę, wiecie co? Ja nie mam w ogóle nic do jedzenia teraz, tak patrzę. Także pozwolicie, że wezmę sobie tutaj jagódek troszkę. Ogólnie wyszedł ten, Don't Starve, ten ze statkami. Shipwreck. Mhm. Ktoś z was już grał? Polecacie? Coś fajnego? Wow, koniki tu są. Uwaga. Właśnie, mnie bardzo ciekawi to. Chciałbym kupić, tylko on chyba nie jest na Together jak na razie. Funia, jestem rzadko dostępna na Origin, bo tak sobie ustawiłam. Gdybym była cały czas online, to nie mogłabym nagrywać.
bo cały czas miałabym powiadomienia. O, Grey troszeczkę grała. Wow, ten indyk wyleciał. Jeju, moi znajomi w straszne gry grają tutaj, niektórzy. Jakieś dzikowska. Wiadomo co, wiesz, ta dzikowska. Lightning77 wspomina, że strasznie tnie mu nagranie na hitboxie, a ma dobry internet. No właśnie może dlatego, że teraz pobiera ci się aktualizacja do Simów. A no, możliwa. No. Też tak może być. Zawsze przy wszelkich aktualizacjach to internet trochę wolniej pracuje. Czemu zjadam krzaki? Ponieważ jestem głodny. Będę potrzebował troszeczkę jedzonka. Ktoś chce coś tu mnie... O! Dziękuję! Cały czas Piotrek chyba chciał mi dać marchewki. Cześć, kochana Megusia. Wow, 27 osób. Ja widzę, że tu dużo pytań do mnie, ale pytania zadajcie Suriemu, to jest jego live. Ja jeszcze mogę odpowiedzieć, bo Jusia pyta, kiedy Simsy. Postaram się, by 100 bobasów pojawiło się w weekend, ale nie wiem, jak to będzie. Ja ostatnio zrobiłam sobie troszeczkę przerwy z simsiorami, bo po nagrywaniu ponad półtora roku nagrywanie simsów zaczyna się nudzić. A nie chcę, żeby mi gra, brzydko mówiąc, obrzydła, więc muszę robić sobie czasami takie drobne przerwy, bo bym zwariowała. Zwłaszcza, że ja w ciągu tygodnia mam dwie, było, że były trzy serie Simsów. No, ale to jest strasznie dużo. Teraz ten challenge twój z księżniczkami Disneya. Cały czas sobie więcej roboty dokładam. Oj, to duże lagi. Czekolady jeden pyta, kiedy Urwis? Najpierw muszę wymyślić... Nie no, w tym miesiącu myślę. Albo w następnym. W następnym bardziej. Funia pyta, czy będą jeszcze kiedyś live'y z Pogramerką. Jak Suri będzie chciał. Tak, będą live'y, na pewno. Tu nagle taka martwa cisza. Uch, nie, bo myślę, podpadłam. Już mnie nie zaprosi. Czytałem komentarz Lightning odnośnie cykad. Ja już jestem umówiony na oglądanie tego anime z Shandy. Już tylko obejrzę to anime, co obecnie oglądam, które polecałem na Facebooku i zabieramy się z Shandy za oglądanie cykad. Mangę przeczytałem, strasznie fajna, bardzo mi się podobało. Troszeczkę bałam się jej, ponieważ myślałem, że będzie strasznym horrorem. Jednak okazało się, że... Da się przeżyć. Że da się przeżyć. Nie, może dlatego, że kartki są czarno-białe. Widok krwi nie był aż taki przerażający czy coś. A właśnie, ja mam kwiatki, ja mogę sobie życie troszeczkę wychilować. Funia pyta, Suri, od kiedy znasz Pogramerkę? Przyznasz się? Na Asi kanał trafiłam... Na twój kanał, Asiu, trafiłem już tak z rok temu. Później do ciebie napisałem odnośnie Don't Starve, już jakoś tak chyba bodajże w czerwcu. I jakoś tak właśnie w roku szkolnym nagraliśmy odcinek chyba, nie? Tak to było. Oj, nie zbliżaj się, świnka do mnie mówi. Emma pyta, co robią te domki świni. Można je rozwalić. Tak. I będzie się miało dodatkowe jakieś tam surowce, jak deski i co tam jeszcze? Ogonki świnek. Zgubiłem nasz obóz. W ogóle wszystkich tu zgubiłem. Czekajcie, a tu ktoś zostawił plecak.
szukam na mapie naszego obozu. Albo gdzieś koło stepów. Tu. Dobra. Czyli pójdziemy sobie tak. Grej dawno zgubiła obóz. Tą ścieżką dojdziemy. Funia poleca nam wszystkim grę Until Dawn. Widziałam 15 minut rozgrywki i rzeczywiście gra wygląda nieziemsko. Świetna. Tylko wygląda cudnie. Ona jest chyba na pre-order na PS4. Tylko na PS4. I dlatego ubolewam, bo bym na pewno w nią zagrała. Wow, co się z tą maszyną nauki stało? Co się z tym stało? Wow! W ogóle tutaj skrzynie. Może... Co się stało? Ktoś sfajczył? A może ognisko było zbyt blisko? Myślisz? Może, wiesz, zajęło się drzewo, a później od drzewa przeszło do... Możliwe. Chyba tylko tak, chyba to mogło się stać. Nieźle, będziemy się jedno na drzewie. Shandy pisze, że kupuje Dying Light i ciebie też namawia. A Shandy, masz PS4? Nie chwaliłaś się. Marcel, tak, komuś się na pewno się nudziło. A w Dying Light można chyba też grać na peceta. Czy nie? Jeśli ja słyszałem, że tylko na PS4. Tak? Mhm. Co mnie smuci. Z gier, jak ja czekam, to chyba Dream. W sumie Dream Fall już wyszedł, ale... Czekam, aż wszystko wyjdzie, wszystkie te książki, rozdziały. A, tutaj piszą, że sprzęty piorun trzasną. Oluju. To rzeczywiście. O, wszyscy mnie biegają. O, jak kliknę na tego, na kogoś, to wyświetla mi się ten, jego ekwipunek i wszystko. Fajne. Kurde, nie wiedziałem. Tak kliknąłem przez przypadek na kogoś. Jusia, co się dzieje, że mam cię ratować? Jak się pisze... Til-til? Nie wiem, o co chodzi. Til-til? No. Może chodzi... Nie wiem. No, tutaj piszą, że Dying Light jest na PC-ta na 100%, wiesz? Tak? O. Ja też tak myślałam. Jest, jest. No to trzeba teraz sprężyć kaska i iść kupić, ale na Steama? Jest? Powinien być. Mhm. Geopardia pyta, czy masz zamiar kupić Rise of the Tomb Raider. Tak, 28 stycznia wychodzi. Ja też czekam! Ja też czekam! Pieniążki już odłożone. Uh-huh. Także jest wszystko. Zastanawiam się, czy reszta spłonęła. Ja już wiem, kto to podpalił. Na pewno to zrobiła Willow. Osoba, która gra Willow, ponieważ Willow to firmanka. No to kara teraz musi być. Ale nie widziałem na tego. Na stos! Podejrzenia są, ale... Na stos, Willow! Widzę, że kusi was. Oj, kusi was, tylko mi pytania zadajecie teraz. Ostatni raz odpowiadam. Marcel, jeszcze nie wybrałam nowej serii. Waham pająki? Się. Paula, nie wiem. Nie wiem, czy spotkaliśmy pająki. Lightning77 pyta. Suri, słuchasz radia UAKI.pl? To jest chyba japońskie, ale nie słucham. Nie wiedziałem, że takie istnieje. Ogólnie ja nie słucham w ogóle radia. Jedynie to się zdarzy wtedy, kiedy jadę autem czy gdzieś w sklepie, ale tak to nie. Może w tym lesie są gdzieś pająki, słuchajcie, bo no raczej nie wyłączałem pająków. A w ogóle nie spotkałem. Nie, były tylko te konie mechaniczne. Siostra wzywa Paulę. Aha, nie będziesz musiała iść chyba. Dobrze rozumiem? Wow, ja uciekłem gdzieś. No dobra. Funia pyta, czy masz jakieś zwierzaczki? Mam kotka.
sumie on nie ma imienia, różnie na niego wołamy. Czasami Neko, czasami Snobul, czasami po prostu Walbinka. Wow, ja widzę pająki, Paula. Mam jeszcze ogólnie trzy takie inne koty. No i mam jednego pieska. Tego Jannika. Ale nie związany na budzie, biedak. Ooo! Za co? Why? Żeby nie wpadł pod auto, bo ogólnie ja nie mam jakiegoś szczęścia do zwierząt i zawsze. Ja to zawsze, jak mieliśmy jakieś psa... Wow, jak ta psychika spadła. Mi? W grze, jakieś potwory widzę. To znaczy ja mam tu 16 psychiki. Mhm. Łapa wam zaraz ognisko tak, zgasi. Właśnie szedłem na nią. Tutaj gdzieś były pająki, jeśli Paula jest i mnie słyszy. Gdzieś tam. I ogólnie ja miałem takiego pieska, nazwałem go Hojrak. Byłem z nim bardzo mocno związany, potrąciło go auto i to jeszcze było w dzień, kiedy ja wyjeżdżałem na kolonię nad morze. Strasznie się załamałem, kompletnie nie chciałem jechać na tą kolonię. I po prostu była masakra, nie byłem w ogóle szczęśliwy. Biedno, no na pewno. Tu gdzieś były pająki, w nocy je widziałem. Killerka pyta, czy wybierasz się na Star Wars, czy może już byłeś? Na najnowszej części byłem na najnowszej części Star Warsów wraz z bratem i tam ze znajomymi pojechaliśmy. I powiem wam, 6 na 10, nic specjalnego. Fabuła fajna, interesująca, jednak ktoś tam pali chyba kogoś, bo tutaj pali napisał. Ktoś kogoś pali. Był motyw z taką planetą i on był w ogóle wyciągnięty z czwartej części Star Warsów. Mhm. Czyli tak sobie. No. Zapewne za rok wyjdzie kolejna część i tak to będzie. Poznały śmieci. O, fetki. Shandy pyta, czy namówicie w listopadzie na pojechanie na konwent Suru? W listopadzie? O ile styknie kaska, kochana. Zbieramy kasę dla Suri. Tak. Proszę ci stworzyć. A ty, Asia, masz zamiar na jakieś eventy jechać? Na meetupy czy coś? Na razie nie mam nic w planach. Nie wiem, wyjdzie w praniu. Wow, to będzie zależało od tego. Podpala wszystko. Jezus, las ktoś podpalił. Może to Willow. No zapewne tak, bo pisała ta Paulinka. Laura nas fajnie podsumowała. Pogramerka plus Suri równa się duet lamerski. Nieźle. No wszystko tu palimy, rzeczywiście. Ktoś tutaj zginął. Abigail, a nie, Abigail. Myślałam, że ty zginął, bo widziałem łóżka. Mi na urodziny załatwi bilety z pocztą. Albo wyślij mi je pocztą. Wow, wszedłem na drzewo. Chomik pyta, czy masz w planach kupić akcesoria te najnowsze do Simsów? Dzisiaj o tym w sumie na początku live dyskutowaliśmy, że to jest no totalne, to co oni wyprawiają. I tak jak ty się powiedziałaś, oni masz rację, oni nie zbankrutują, wydając takie gówniane rzeczy. No. Naprawdę, beznadziejne. Nie podobają mi się. Nie patrzyłem jeszcze na zapowiedź tego, ale... Wow, ja mam twoją czapkę. I moje walkie-talki! Znalazłem. Wiesz co? Ogołociłeś klęcia. Jak śmiesz? To było ładne. Fajne są. Lightning77 pyta, czy masz konto na My Animal List? Tak, mam. Obiecałem kiedyś, że
nad tym, popracuję nad tym, nad tą stroną, że będę tam bardziej aktywny i w ogóle. Ogólnie chyba link dałem na informacje tam na kanale, także można wejść, ale nic tam kompletnie nie mam. Postaram się w najbliższym czasie tam wszystko poddawać, pooceniać. Tak samo na filmwebie miałem założyć, no ale nie, bo czasu nie mam. Ale planuję i nigdy to nie wychodzi. Masakra. Z roku planuję. Laura proponuje dla ciebie zbiórkę charytatywną, daje 62 zł. Emma proponuje 10 groszy. Tu masz już 62 zł i 10 groszy. Grosz do grosza, zbierze się kokosza. Opa! Chris się pyta, czy będziesz na tym meetingu, który będzie organizował YouTube. A kiedy? Po meetupie, czy jakoś w Krakowie? Właśnie nie wiem, gdzie to musiało odbyć. Bo nie słyszałem. Mi się wydaje, że chodzi o tego. Meetup główny, no. Czekoladę pyta, czy rysujesz nadal? Tak, rysuję. Od czasu do czasu. Miałem ostatnio nawet wam wysłać... praca moja, co sobie narysowałem. Ale powiem ci, że ja w tej czapeczce wyglądam jak Clementine. No serio? Wiesz co, nawet lepiej wyglądasz jak sama Klementynka. No zgodzę się z tobą. Nie? Ekstra. No bo taka jak spódniczka jak ona miała. No. I te oczka. Mhm, takie sweetaśne. W ogóle nikogo nie widzę. Cztery osoby są tutaj u mnie, ze mną grają. Biegam po mapie. Nic nie robię ciekawego. Dobra. Funia, wiesz kiedy Suri mnie okradł? Kiedy się wylogowałam z gry. Nie okradł, po prostu znaleźł mnie niekradziona. Znalazł moje bezwładne zwłoki i ogołocił mnie ze wszystkiego, co miałam przy sobie. A to nie były zwłoki, to nie było szkieletu twojego. No właśnie się dziwiłem, dlaczego tam nie ma twojego szkieletu? Przecież no, musiał być. No. To co? Podnieś mokre paskudztwo, a ja to nie chcę. Gdzieś opracz jest na mapie. Wow. Milina pyta, czy jak kupisz Dying Light, to nagrasz na YouTubie. Dying Light? Nie planowałem w najbliższym czasie kupować. Gra wydaje się fajna, no ale to znowu zombie i... No wiadomo. Fajnie, że jest dubbingowana, to mi się podoba, bo dubbing, no... Podoba mi się, nie mówiąc. Jednak jakoś tak bardzo nie interesował mnie ten tytuł. O, tu wszyscy są. Wszyscy się tutaj kręcą przy tym ognisku. Wierni. Świnki ktoś tu przyniósł w ogóle. Dobra, słuchajcie. Trzeba coś zbudować. Czyli macie drewno może? Jusia, dokłada ci się 69 tysięcy. O, to już na pewno wystarczy. Na bogato! No to dużo oczywiście. Funia pyta, czy masz jeszcze choinkę w domu? Mam choinkę zapewne. Ja też. Miałem w tym roku nie mieć. O, czemu? Ogólnie nie mieliśmy zamiaru się z tym jakoś tak kackać. Okej, okay, a ktoś tu położył drewno, może jeszcze je raz położyć? Macie drewienko? Użyłbym maszyny nauki, w ogóle las pewnie spłonął całkiem przez tą willow. A ty biegasz tam! Quanta shift. Jak opętany okay. Między tymi bobołami. No właśnie. Ale ktoś tu miał i ktoś zabrał, bo widziałem. Chciałem zabrać, ale... Jusia pyta, co dostałeś na święta? Dostałem mangi.
gdy zapłaczą cykady. NO6 numer bodajże 6. Co tam jeszcze było? Już zapomniałem tylko... O, noragami dostałem. Jeszcze jakąś mangę dostałem, ale nie pamiętam jaką. O, Jogi do mnie coś tu pisze. Jogi, wbijasz na nagranie. Będzie sławny. No. I dostałem N... dostałem... 7? Tak, 7 numer... O, dziękuję. A, nie ma miejsca. 7 numer książki Sword Art Online. Ogólnie zdjęcia stawiałem na fanpage'a. A, i jedno złoto. A, nie miałem złota? O, tak, złoto, chyba za złoto wymieniłem. Funia pyta, co zainspirowało cię do nagrywania na YouTube? To tak, kiedyś, tak 4 lata temu, mój kolega, on założył kontynuację i powiedział mi, że warto, że naprawdę fajnie, że można komentować się innym osobom. No nie byłem jakoś tym zbytnio zainteresowany, ale w tamtym czasie grałem w moją ulubioną grę, czyli Never Winter Nights 2. Okej, postawię to tutaj, może by nikt nie spali. I nie wiedziałem jeszcze, że istnieje coś takiego, jak zostaje, więc spisałem... A nie, tutaj fajczy się samo. Patrz, to się niszczy jakoś samo. I po prostu popatrzyłem... Pisałem Never Winter Nights 2, jakieś tam odcinki czy coś takiego. I wyszły mi filmiki użytkowniczki Ksenk Kalara, która niedawno wróciła na YouTube. Jestem naprawdę happy. Jeśli może ogląda tego live, to pozdrawiam. No i tak się po prostu zainspirowałem. Później spotkanie za Fortnite'a i poznałem naprawdę wiele fajnych osób, z którymi teraz utrzymuję kontakt. No z niektórymi już nie utrzymuję kontaktu, bo albo mi się to zdziło, albo odeszły, albo po prostu mają inne plany. Ale też były takie chwile toksyczne i toksycznych osób, osoby się poznało. Już takich osób nie chciałoby się poznać, ale no cóż. Jak to w życiu bywa, nie? Dobra, co ja tu mogę zrobić? Nie, Shandy pyta, kiedy razem znów obejrzycie szkołę? może jutro? Już boję się zapytać, co się kryje za tym pytaniem. Paulina się tu pyta, na czacie gdzieś są kwiatki? Musisz szukać go chyba. Czekaj, ja miałem kwiatki. Mam 10 kwiatków, jak chcesz. Wow, w ogóle nie patrzę na jedzenie i... Także ja sobie coś tu upiekę. Jusia stwierdziła, że zrobiło się Q&A. Z tego live'a. Oj. Marcel pyta, czy masz jakąś ulubioną potrawę wigilijną? Potrawę wigilijną... Nie mam w sumie. Zawsze na wigilię mamy to samo, czyli tam ryby, ziemniaki, pierogi, ruskie albo z serem, albo z grzybami, A karpik? Shandy, Agata. Karp? Miałem w tym roku karpia. Miałem, Jezus, jadłem karpia? Tak, ja w tym roku karpia jadłem, bo byłem w Galerii Trzech Koronach i ogólnie była tam... o, Willow, mam na ciebie oko, jeśli będziesz podpalała. Ktoś mi spokojnie się na ciebie skarżył. I była tam właśnie taka informacja, że za zakupy 100 zł można odebrać darmowego karpia. No i my się śmiejemy z rodziną, że naprawdę dużo tych karpi musieli utłuc. To święto. Wyłapać i w ogóle, jak każdemu tak rozdawali. Laura pyta, kiedy kończy się live? Nie wiem. Jeszcze ogólnie myślę, zastanawiałem się nad gierką Lucjusz. Ja jestem za. Także napiszcie, co o tym myślicie. Funia pyta, czy nagrasz Octotatę. Muszę najpierw kupić tą gierkę. Ale gierka sympatyczna, fajna. Super, ja miałam zlewkę i ubaw po pachę, naprawdę. Rewelka. Oglądałem u ciebie. Chris się pyta, kogo oglądasz na YouTubie i czy lubisz kinę. Lubię kina. Lubię oglądać mniej vlogi zwłaszcza. No, czasami wstawi dużo filmików, no ale... I wszystkiego nie da się obejrzeć, ale według mnie ona jest bardzo fajną postacią, osobą. Oglądam Ksenkę Lara, oglądam Sprajka, oglądam Nery, oglądam Asię. Dziękuję. Joannę Księcką. Emma pyta, czy znasz Magdalenę Marię Munikę?
Tak, znam Majcę. Swego czasu też ją oglądałem. Oglądam też Teo, ale oglądam, Shandy oglądam, Grey oglądam, byłem... Alicję. Tak, ale Kao, Alicję Kao. Funia pyta, kiedy Trzejla mierzy w akcji. Ostatnio najpierw musimy dorwać Deitiego. Właśnie, bo teraz on w ogóle nie ma czasu. Jak widzicie, nawet na live'a nie postanowił pić. No. Dobry. Będzie biedny, jak go dopadniemy. Laura, smacznego. Wcina kanapkę. O, smacznego. No niestety nie miałem ze sobą do jedzonka. Także co? Myślę, że zabierzemy się teraz za... noc jest, ale okej. Za Lucjusza. Także zrobimy tu taką przerwę na siku, inne rzeczy. No specjalnie ona to robi. Chodź do mnie, kochani. Widzieliście to? Rozwaliła ognisko, najlepsze. Okay. Podejrzana osoba. Znituje. Shandy pisze, będzie przerwa, bo się zajszczą. Okej, kochani, także co, robimy przerwę. I zaraz do was wrócimy z Lucjuszem. Tu nie mam w ogóle go pokazanego, czy wstawionego tutaj do Steama, także zaraz do was wrócimy. To ona tu podpala. Okej, okay, także 10 minut przerwy. Wracamy za 10 minutek. Do usłyszonka.